Cześć, nazywam się Bartek Wrobek, zajmuję się fotografią ślubną. Naprawdę cieszę się, że oglądasz ten film. Dla mnie to sygnał, że to, co aktualnie robię, jest dla Ciebie interesujące i ważne. Zacznę od odpowiedzi na pytania z poprzednich filmów, później przejdę do nowej porcji wiedzy. W pierwszym filmie dałem Ci autorski sposób na zdobywanie zapytań niemal bez kosztów. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które pojawiły się w komentarzach, dopowiem, że z każdą parą młodą rozmawiam o tych karteczkach, które zostaną rozdane na weselu, podczas podpisywania umowy. Wyjaśniam im zalety tego systemu i dostaję od nich pisemną zgodę na publikację zdjęć. Ważne jest też to, że zawsze to para młoda jako pierwsza widzi zdjęcia we wszystkich swoich galeriach, jakie robię, i akceptuje je przed dalszą publikacją. Skoro sam chciałbym, aby mój fotograf tak zrobił, to właśnie tak robię. Taka prosta filozofia. W drugim filmie wyjaśniłem, co zrobić, aby działać legalnie, a jednocześnie niemal nie płacić podatków jako fotograf ślubny. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za nieprawdopodobną ilość komentarzy. Dowiedziałem się od Was o kilku wadach karty podatkowej. Na przykład o braku możliwości rozliczania z małżonkiem oraz o dużym utrudnieniu w zdobyciu kredytu, jeśli się nie ma innego poza fotografią źródła dochodu. Dodatkowo prawo nie jest jednoznaczne w kwestii oddawania parom młodym na karcie podatkowej albumów, odbitek i innych materiałów. Osobiście uważam, że nie ma problemu. Nie będę teraz wchodził w szczegóły i tego wyjaśniał, bo nie czas na to ani pora, ale to interpretacja moja i mojej księgowej, a nie Urzędu Skarbowego. Dzisiaj zdradzę Ci mój kolejny pomysł. System, dzięki któremu nieustannie rozwijam biznes fotograficzny, co roku zwiększając zdecydowanie zarobki, a jednocześnie regularnie zmniejszając czas pracy. Brzmi jak utopia, ale działa jak marzenie. Realizuję do 30 reportaży ślubnych rocznie, ogarniając wszystko, co związane z fotografią ślubną w mniej więcej 70 dni w roku. Czyli przekładając na język etatowy, niemal mam 3-godzinny dzień pracy. Główną zasadą systemu jest nieustanny, systematyczny rozwój. Pokażę Ci tę zasadę na przykładzie zdobywania zleceń. Przejdźmy do prezentacji. Widzisz szkic systemu zdobywania zleceń. Składa się on z trzech zasadniczych części. Przyciągnięcia ludzi na moją stronę na dwa sposoby, płatny i darmowy. Następnie zachęcenia ich do wysłania zapytania do mnie oraz zmienienia zapytań w zlecenia. Zacznijmy od ruchu płatnego. Sposobów jest mnóstwo. Opowiem dziś o jednym aspekcie – reklamach na Facebooku. Mają one taką zaletę, że dokładnie wiem, ile płacę za kliknięcie reklamy przez potencjalnego klienta, sam to ustawiam, ale również potrafię zmierzyć koszt uzyskania zapytania od pary młodej dzięki tej reklamie. Mierzę również, ile kosztuje zdobycia zlecenia. Co taka wiedza daje? Niezwykły komfort pracy i fantastyczną postawę do negocjacji z potencjalnymi klientami. Dzięki świadomości, że w każdej chwili mogę włączyć reklamę, odpowiednio skonfigurować i mieć pracę, czyli zarobek. Nie widzę problemu braku zleceń, tylko ewentualnie problem minimalizowania kosztów ich zdobycia. Tak naprawdę to od dawna nie płacę za zdobywanie zleceń poprzez reklamę, bo dopracowałem sposoby darmowe i reklama płatna nie jest mi potrzebna. Czasem jej używam z innych powodów. Każda reklama przyciąga pewną ilość osób, które wchodzą na stronę. Co symbolizują strzałki? Cała zabawa polega na tym, aby zmniejszać koszty, zwiększając jakość oraz ilość ludzi wchodzących. Idealnie byłoby płacić za wejścia zaręczonych kobiet z okolicy, które szukają akurat fotografa. Wiesz, jak to zrobić? Bułka z masłem. Odpal reklamę na Facebooku i tam ustaw wyświetlanie reklamy tylko dla kobiet zaręczonych w wieku 20-40 lat, tylko w okolicy, w jakiej chcesz pracować. Im bliżej Ciebie, im węższa ta okolica, tym większa szansa na zlecenie. Teraz spójrzmy na ruch darmowy. Skąd się bierze? Z ruchu organicznego. Tutaj kapitalną sprawą jest dość świeże Google Moja Firma. Dzięki niej osoby z mojej okolicy wpisujące w wyszukiwarce hasła fotografia ślubna, zdjęcia ślubne, fotograf i tak dalej, widzą moją stronę internetową na pierwszej stronie wyników wyszukiwań w Google. Jest to bezcenne i darmowe źródło klientów. Wystarczy się zapisać na stronie google.pl przez biznes. Drugie i moje ulubione źródło zleceń – polecenia. Przykład pierwszy z brzegu – polecenia od filmowców.
warto znaleźć w okolicy takich, którzy obsługują podobny segment rynku i polecać się wzajemnie, współpracować. Ty im polecasz zlecenia firmowe, oni tobie fotograficzne. Proste i piękne. Co prawda, tylko musnęliśmy temat przyciągania ludzi na stronę, ale załóżmy, że już masz spory ruch na stronie. Musisz zrobić wszystko, aby jak najwięcej osób się z tobą skontaktowało. Czyli twoja strona powinna wzbudzić maksymalne zainteresowanie u oglądającego. Już wiesz, dlaczego na mojej stronie od samego wejścia widzisz wielkie na cały ekran zdjęcie pary młodej na Islandii. A co widzi potencjalny klient wchodząc na twoją stronę? Duże, piękne zdjęcie? A może coś jeszcze lepszego? Następny element to ułatwienie potencjalnemu klientowi kontaktu e-mailowego i telefonicznego. Jak łatwo znaleźć numer do ciebie na twojej stronie? Co z tego, że podobają mu się zdjęcia, jeżeli nie może do ciebie zadzwonić? Optymalizując ten proces, zwiększasz ilość zapytań. W zeszłym roku na moją stronę weszło 50 tysięcy osób. W 2014 roku cały ruch był z darmowych źródeł, a to przełożyło się na około 1000 zapytań, czyli jedno na 50 wejść kończyło się zapytaniem. Kolejne, bardzo wąskie gardło w wielu przypadkach to konwersja z zapytania na zlecenie. Między innymi sposób, w jaki komunikujesz się z potencjalnymi klientami jest kluczowy. Stosuję metodę drobnych kroków od zaproszenia na stronę, przez wywołanie dobrego wrażenia dużymi zdjęciami, na przykład zachętę do komunikacji mailowej, następnie telefonicznej, aż do spotkania. Jak już potencjalni klienci przyjdą na spotkanie, to niemal zawsze można się dogadać. Każdy etap staram się ciągle dopracowywać. Sprawę ułatwia super oferta, czyli prosta, przejrzysta i elastyczna. Przepiękne materiały pokazowe. Takie, które dają odczuć pani młodej, co może od ciebie dostać, czym się będzie cieszyć do końca życia, jeśli zdecyduje się na twoje usługi. I w końcu prostą, uczciwą, zwięzłą umowę. Jeśli wszystko masz dopracowane, to nie narzekasz na brak zleceń, na pewno. Ja przy około 1000 zapytaniach rocznie bukuję do 30 reportaży ślubnych rocznie, więc konwersja jest na poziomie 1 do 30, mniej więcej. Wykonane zlecenia generują mi zdecydowaną większość darmowego ruchu wynikającego z poleceń. Mówiąc po polsku, przyciągają mnóstwo ludzi. Pamiętasz pierwszy film i poradę dotyczącą karteczki z linkiem do zdjęć dla gości weselnych? Jeśli tak, to zapewne widzisz teraz, że relacja z gośćmi weselnymi jest tylko jednym z kilku sposobów na zlecenia, z których korzystam, choć bardzo skutecznym. Na koniec, co z zapytaniami na zajęte terminy? Najlepiej polecić innych fotografów. Takich, którzy odwdzięczą się tym samym. Znów czysty zysk. Zerknijmy jeszcze raz na całość. Latami doskonale każdy aspekt. Szukam wąskich gardeł i je poszerzam. Skupiam się na tym, co daje wymierne rezultaty. Dzięki pomiarom nie trwonię pieniędzy na reklamę, gdzie popadnie, tylko świadomie decyduję, czy robić zlecenia w Polsce, czy za granicą, w jakiej ilości i cenie. Powyższa prezentacja to tylko jedno ze spojrzeń na główne, ale nie wszystkie elementy mojego systemu. Jeśli tylko zechcesz, to będziesz miał możliwość poznać bardzo dokładnie, calutki mój system, w każdym szczególe i detalu. Na tej bazie stworzysz lub dopracujesz swój własny, z moją pomocą oczywiście. Praca, którą włożysz w zrozumienie, uświadomienie sobie sposobu, w jaki możesz zdobyć bardzo wielu klientów, prowadzić biznes, rozwijać go, może zupełnie zmienić twoje życie. Wręcz powinna. Stało się to udziałem już niejednego fotografa, którego miałem przyjemność uczyć do tej pory. Zmiana, której doświadczysz, będzie wynikała nie tylko z porządnej dawki wiedzy, lecz także ze świadomości, jak samemu się ciągle rozwijać i doskonalić w fotografii ślubnej. To jest bezcenne. Podzielę się z tobą narzędziami, z których sam korzystam, ale to ty musisz wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje życie i postanowić, czy chcesz być świadomym, pracowitym i uczciwym fotografem. Moim zdaniem, inaczej nie ma szans osiągnąć szczęścia. Śmiało korzystaj z całej wiedzy zawartej w tym i poprzednich filmach. Następny będzie bardzo nietypową propozycją. Może nawet bardziej zaskakującą niż cała darmowa wiedza z tych filmów. Bardzo proszę,
zostaw pod filmem komentarz, czy chciałbyś doskonalić razem ze mną swoje umiejętności fotografa ślubnego. Do zobaczenia niebawem. Bartek.